Cześć, witam Was ciepło na naszym kanale. Dziś podpowiemy Wam, co możecie zrobić w przypadku braku zasilania, a dokładnie porozmawiamy o parametrach UPS-a i jego współpracy z kotłem kondensacyjnym. Jesteście gotowi? Zaczynamy! Wojtku, na początku wyjaśnij nam, czym jest UPS. UPS jest to zasilacz awaryjny, który podtrzymuje zasilanie w przypadku zaniku prądu sieciowego. Posiadając w domu takie urządzenie, możemy przygotować się na zaniki prądu, które niestety mogą zdarzyć się w sezonie grzewczym. Często pojawiają się pytania od klientów, jaki UPS będzie odpowiedni do kotła kondensacyjnego. Proszę powiedz nam, na co warto zwrócić uwagę przy wyborze takiego urządzenia. Przy zakupie UPS-a musimy się skupić na trzech podstawowych parametrach. Po pierwsze, musi to być urządzenie dedykowane do współpracy z urządzeniami grzewczymi, czyli nie może to być UPS, który stosujemy w biurach, do którego podłączamy komputery. Po drugie, musi to być zasilacz ze stałą fazą i pełną sinusoidą. Takie cechy posiada UPS Line Interactive. Po trzecie, moc UPS-a musi być dostosowana do mocy pobieranej przez kocioł. W kotłach kondensacyjnych do 50 kW wartość ta nie przekracza 250 W. Przed zakupem UPS-a sprawdźmy w instrukcji obsługi naszego kotła, jaka jest to wartość. O czym jeszcze powinniśmy pamiętać, decydując się na zakup takiego zasilacza awaryjnego? Musimy pamiętać, że sam UPS to nie wszystko. Bardzo ważny jest również jego akumulator. Akumulator powinien zostać dobrany przez fachowca, który na podstawie informacji uzyskanych od klienta o czasie podtrzymania zasilania dobierze jego pojemność, tak aby nie była ona za mała. A jak poradzić sobie z podłączeniem UPS-a do kotła? Nie jest to skomplikowane. Musimy wybrać UPS wyposażony w standardowe gniazdko z uziemieniem. Natomiast bardzo ważne jest odpowiednie podłączenie przewodów. Czyli przewód fazowy z kotła musi być podłączony do pinu fazowego UPS, natomiast przewód neutralny do pinu neutralnego. To może teraz sprawdzimy, czy to faktycznie działa. Pewnie. Tutaj mamy kocioł EcoConnex Gold Plus. Widzimy, że teraz wszystko działa. Wyłączymy zasilanie. I tak jak widzimy, nastąpiło przełączenie się z zasilania sieciowego na akumulatorowy. Tak jak wspomnieliśmy, czas podtrzymania jest uzależniony od pojemności akumulatora. Mamy tutaj przygotowany UPS. Podłączyłem już akumulator, żebyś nie musiała. I pokażemy teraz, jakie to jest proste. Trzymaj proszę. Mamy dwie wtyczki, których nie jesteśmy w stanie pomylić. Nie możemy ich podłączyć do innego portu. Podłączamy jedną. Podłączamy drugą. Przewód zasilający z kotła podłączamy do przewodu z UPS-a. Podłącz proszę wtyczkę z UPS-a do sieci. Włączamy teraz UPS-a. I widzimy, że kocioł zareagował, czyli wszystko jest podłączone prawidłowo. Sprawdź sama, jakie to proste. Pewnie. Rzeczywiście, nie jestem w stanie pomylić tych podłączeń, bo urządzenie jest tak skonstruowane, że wszystko do siebie pasuje. Teraz muszę podłączyć kocioł. I jeszcze tylko kabel do gniazdka. Włączamy UPS-a. I gotowe. Kocioł zareagował, widzimy, że wszystko jest ok. Bardzo często po zakupie UPS-a chcemy sprawdzić, czy faktycznie on działa. Pamiętajmy, żeby nie odłączać go bezpośrednio od zasilania, tylko skorzystać z wyłącznika znajdującego się w skrzynce rozdzielczej. Bardzo ważną informacją jest to, aby UPS był cały czas wpięty do gniazdka, nawet w przypadku zaniku prądu. Mam nadzieję, że z dzisiejszego odcinka dowiedzieliście się, jak przygotować się na brak zasilania. Jeśli macie jakieś pytania, piszcie w komentarzach, Wojtek odpowie na każde z nich. A, i nie zapomnijcie kliknąć subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi odcinkami. Do zobaczenia.